Paweł, można było odnieść wrażenie dziś na podstawie obrazu 40 minut spotkania, że Budniaka dzisiaj było wszędzie pełno, od początku do końca. No tak, do 10 minuty tak było mnie pełno, że przez moją stratę straciliśmy bramkę, a później wrócił Paweł, ten, który ma grać, który ma asystować, który ma strzelać, bo dzisiaj takie trafienie dość niezłe. Aczkolwiek od 10 minuty to my wróciliśmy na swoje tory, zaczęliśmy grać, bo ta gra na początku wyglądała, szczerze powiedziawszy, fatalnie. Nie mogliśmy dobrej akcji złożyć, grać niedokładnie. No, mieliśmy dużo mankamentów, mógłbym wymieniać od tej 10 minuty, ale od 10 to jest ten rekord, który wszyscy chcą przy startowie oglądać włączyliśmy ten swój piąty bieg i to było pokazane. Okej, nie wszystko dzisiaj wychodziło, co miało, ale było widać, że ta determinacja i to, co żeśmy sobie powiedzieli, szczególnie już w przerwie, to w drugiej połowie wyglądało bardzo dobrze. No i tak jak mówię, dobre, wydaje mi się, zasłużone zwycięstwo. Na pewno drużyna z Warszawy niezły mecz rozegrała, aczkolwiek uważam, że to my bardziej gdzieś tam na początku byliśmy tą słabością do siebie. No i wróciła waleczność i pełne zaangażowanie na parkiecie, co widać choćby po pamiątce, którą masz pod prawym okiem. No tak, tak. Nie wiem, będę chyba musiał żonę poprosić, może coś skombinuje, albo pierwsze dolarka, który mi tam wąże. Aczkolwiek no, to jest obraz tej walki, której chyba nam brakowało tak naprawdę do tej 10 minuty i później ta walka była, trochę podbite oko, tu gdzieś ktoś, ale my tak zawsze musimy, bo tutaj nikt nam za darmo placu nie odda i punkty musimy zawsze w każdym meczu ciężko walczyć, tutaj jak w tamtym sezonie, jak i teraz. Sam wspomniałeś o tym, jak trudno grało się przez pierwszych 10 minut spotkania z AZS-em Wilanów. Czy przez tych właśnie 10 minut nie byliście jeszcze głowami w Nysie? Nie chciałem tego wcześniej powiedzieć. Może tak, może nie, aczkolwiek taki zespół jak my musimy od razu wskoczyć na odpowiednie tory. Gdzieś oczywiście ta nieskuteczność meczu w Superpucharze gdzieś nam doskwierała, ale dzisiaj na początku tak naprawdę ta gra nie była taka, jak sobie tego życzyliśmy i tych sytuacji trochę jak na lekarstwo, ale szybko wróciliśmy tak naprawdę do gry później i myślę, że ten rekord już będzie taki, jak powinien. Czego serdecznie życzę. Dzięki bardzo. Budniak, uderzenie, gol! Ale bramka Pawła Budniaka! Coś niesamowitego, przepiękne trafienie Magica. Całkiem inaczej przyjeżdża się do Hali Mistrzów Polskiej z perspektywy drugiej pozycji w tabeli, a 13, jak to było kilka miesięcy wstecz. No zdecydowanie tak. Ten mecz jakby nie byłby na szczycie, przed kolejką lider z wiceliderem. No też wynik trochę inny, trochę inna gra niż myślę, to było kilka miesięcy temu, tak? Kiedy przyjeżdżaliśmy tutaj tak naprawdę i dostaliśmy lekcję w tego futsalu. Dzisiaj też drużyna rekord na pewno była lepsza, na pewno była stroną dominującą, ale myślę, że postawiliśmy dużo, dużo wyższą, wyżej, powyżej tą poprzeczkę i no, gospodarze musieli się sporo napracować, żeby te 3 punkty zdobyć. To rekordziści byli słabsi o tych kilka miesięcy wstecz, porównując tamto spotkanie jeszcze z ubiegłego sezonu, czy wy poczyniliście tak duży progres? Nie chcę tutaj mówić o drużynie rekordu, bo jakby myślę, to jest klasa sama w sobie i nie będę tu oceniał, żeby byli lepsi czy gorsi na pewno. Natomiast my na pewno poszliśmy jeszcze w górę, poszliśmy w górę i rozwijamy się i mam nadzieję, że z każdym meczem będzie coraz lepiej. Powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję bardzo. Tak trudnego spotkania chyba nie spodziewaliśmy się tutaj przy startowej. Tak, tak, bo oglądamy mecz, jak oni zawsze biją blisko, no, 1-1, 2-1, ale generalnie bił to samo mecz jak Superpuchar. Oni obrona, mamy posiadanie, mamy atak, mamy okazjas, ale jeszcze raz nie strzelamy sytuacja, so, ten prawda, pewne sytuacje, jak to mamy na pierwsza połowa, ten mecz zmiana, no, koniec 2-3-1 i ten druga będzie łatwa, no, ale jeszcze raz, jesteśmy na dobra droga, ten Deba Wondi bił nasza atak, so, kontynuujemy tę dobrą obronę, prawda, kiedy gramy z na stery, obrona jest bardzo dobra. I tylko musimy zmieniać nasza głowa trochę, jak po ten ostatni mecz, ten superbuchar dać motywację, to inna drużyna, no? Jak teraz jest opcja grać rekordu. No? I prawda jest, jak kontynuujemy, gramy jak dzisiaj, o, kiedy będzie ja Stefan, o Lukas Bielo, Mikołaj Zastami, kiedy jesteśmy szybsi, będziemy mocne drużyna. I mogły się podobać stałe fragmenty, kornery, na przykład rzuty wolne. No. Strategia zawsze pomoc. I kontrolujemy strategię, jak ofensywne i defensywne. Mamy dużo punktów, jak wygramy ten mecz. No? I prawda jest, jak dzisiaj, tak, strategia praksa i to jest. I każdy mecz strzelamy 1, 2, 3 sytuacje, ten mecz będzie łatwy. Jak to pozycja w tabeli wpływa na morale zespołu, prawda?
Nie no, na pewno przyjechaliśmy tutaj, może nie w roli wicelidera, ale przyjechaliśmy na pewno z zespołem, który wyciągnął jakieś wnioski z poprzedniego sezonu, gdzie byliśmy, można powiedzieć, chłopcami, studentami na pierwszym roku, gdzie można było nam tam pokazać, jak wygląda wyższy poziom, wyższa szkoła jazdy, czyli futsal. Przegrywając 11-2, dzisiaj mogę z podniesionym czołem powiedzieć, że byliśmy równorzędnym zespołem praktycznie. Wynik troszeczkę jest krzywdzący dla nas. Mieliśmy swoje sytuacje, ale na pewno jest to jasny sygnał, że idziemy w dobrym kierunku. No to przenosząc wszystko na akademickie warunki, jeśli wtedy byliście początkującymi, raczkującymi studentami, to po niedzielnym spotkaniu z rekordzistami, na którym roku? Na drugim. Na drugim. Jeżeli pierwszy, to drugi nie przeskakujemy i nie oszukujemy, że na trzeci czy czwarty. Nie, my ciężko pracujemy, cierpliwie i z pokorą, znamy swoje miejsce. Dzisiaj wynik do przerwy był trudny. Tak naprawdę zrobiliśmy dwa błędy, było 4-2, bo przy naszym rożnym fatalne zachowanie nas spowodowało strzelenie tej drugiej bramki. No i potem również niepotrzebny błąd przy ustawieniu rzutu rożnego, który mieliśmy rozpisany, więc takie, ten polega sport, to jest grom błędów, rekord jest zespołem na poziomie Champions League i my to doskonale o tym wiemy, ale myślę, że dzisiaj się podobaliśmy jako drużyna, jako zespół, który był tutaj pół roku temu, można docenić, jak wyglądaliśmy podczas tego spotkania. Dzięki serdeczne za rozmowę i powodzenia w dalszych grach ligowych. Wzajemnie, do zobaczenia w Wilanowie.